Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, oto moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Death Stranding. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilkanaście osób i kontynuujemy naszą przygodę. Zgodnie z zapowiedzią na ostatnim streamie wykonaliśmy jeszcze kilka jakichś tam dosłownie podróży tuż przed udaniem się tutaj do portu w węźle portowym. Także teraz, no niestety piechotą, bo w ostatnim odcinku i na ostatnim streamie zniszczyłem motor. Spadłem z urwiska, motor po prostu wybuchł, więc no nie jestem w stanie już nim podróżować. Widziałem, że tutaj za winklem jest taki fajny samochodzik. Zastanawiałem się, czy będziemy mieli możliwość go wykorzystać. Okej, widzę, że mogę się wspiąć na to autko. Ale wychodzi na to, że chyba niestety nie mogę go pilotować. Być może jeszcze jest za wcześnie na to. Jeszcze sobie tylko uruchomię. Podgląd troszeczkę w większym okienku, żeby mi było wygodniej patrzeć, co robię. I moi drodzy, niechaj się tutaj rozejrzę. Tam mamy iść, 200 metrów. Ja jestem tutaj totalnie nieobładowany. Wydaje mi się, że jestem już... Co to się pojawiło? O! Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale pojawia się tutaj jakieś takie koło. Wygląda jakby miejsce parkingowe. Zobaczcie, jest ich kilka. I przy każdym z tych miejsc tak jakby... Być może... W przyszłości będziemy mogli sobie tutaj parkować jakieś auta czy motocykle. Zobaczymy. Na tą chwilę lecimy tutaj. Port węzła portowego 100 metrów przed nami. Buty w porządku. Dzieciak wydaje mi się, że też w porządku, bo nic nie płacze, nie ma żadnego paseczka nawet od tego dzieciaka, więc jest ok. Zamierzasz się przepłynąć? Zanim to zrobisz, będziesz musiał zostawić cały swój ładunek, którego nie dostarczyłeś. Głupio byłoby jednak wyrzucić coś ważnego, zwłaszcza jeśli miałeś to wkrótce dostarczyć. Na twoim miejscu zostawiłabym wszystko w szafce w portowym. Albo, jeśli wolisz, możesz wypłynąć później i doprowadzić sprawy do końca. Aha. Twój wybór. Okej. Patrzcie, fajnie gra informuje o tym, czy aby na pewno jesteśmy gotowi do podróży. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ładunek, to właściwie mam tylko mnie interesujące, że tak powiem, rzeczy. Mam kilka worków z krwią, buty, assemblera, nawet dwie sztuki, jedną drabinę, jeden zaczep, biogranaty, dwie sztuki, no i trzy sztuki spray naprawczy. Nie mam za dużo tych granatów, ale myślę, że w mojej skrzynce prywatnej, myślę, że ona powinna być dostępna nawet, nie wiem, na drugim brzegu miejsca, do którego płyniemy. Także bez problemu raczej. Jak oceniasz polski dubbing? Powiem szczerze, że jest niezły. Spodziewałem się, że będzie gorszy. I w związku z tym, że jest niezły, to stwierdziłem, że go na razie zostawimy. Zobaczymy, jak długo będziemy w stanie z nim wytrzymać. Na razie 10 godzin już wytrzymałem i jest ok, ale też jestem bardzo ciekaw właśnie tego, jak brzmi zagraniczny dubbing, no bo też uwielbiam Normana Reedusa i Mads Mikkelsen. Nie pamiętam nazwiska tego aktora, ale to jest dwóch takich głównych aktorów. Też widziałaś tego gnoja. Higgsa, to przywódca. Po prostu chciałem ich posłuchać w oryginale. Kontrolował tego wynurzonego. Ma poziom 7 albo wyższy. Całkiem sporo o nim wiesz. Pracowałam z nim. Mieliśmy umowę. Pracowałaś z terrorystą? Dobrze płacił, co? Nie zawsze był taki. Jaki masz plan? Chcesz ocalić świat, czy go zniszczyć razem z nim? Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Nasz okręt.
Dzięki wielkie za informację, Piotrze. No myślę, że osoby, które gdzieś tam na moich streamach się pojawiają regularnie, to wiedzą o tym. Nie bój się, wciąż kiedy wychodzi płynę. Elden Ring. Bo... Chodź, bo odpłynie bez nas. Teaser gameplaya razem oglądaliśmy. Na nim też była informacja. Epizod trzeci, Fragile, moi drodzy. Fragile to jest ta kobitka, z którą właśnie gadaliśmy, tak się przynajmniej przedstawiła. I o ile dobrze rozumiem, to na świecie istnieją teraz dwie firmy. Jedna to jest właśnie Bridges, ta, w której powiedzmy pracuje sam. No i druga firma to jest właśnie Fragile, ta, w której ta kobitka pracuje. Bądź może też jest jej tak naprawdę właścicielem, nie wiem, bo jak widzimy tutaj na boku tego okrętu jest napisane Fragile Express. Czyli podejrzewam, że też, to też jest jedna z tych konkurencyjnych firm kurierskich, ale nie wiem, dlaczego ta laska mówi na siebie Fragile. Może faktycznie jest szefem tej firmy, nie wiem. No, myślę, że jak Elden Ring wyjdzie, to kilka nocek na pewno zerwiemy. Dotrzemy tam jutro. Właściwie nie wiem tak naprawdę, kiedy można powiedzieć, że jest ten początek, koniec i środek. I nie wiem, czy te 10 godzin to jest początek, czy już środek. Nie mam pojęcia, ile ta gra tak naprawdę zajmuje czasu. Wiem tylko tyle, że czy to by była druga, trzecia, piąta, czy właśnie dziesiąta godzina, to wciąż gra jest naprawdę rewelacyjna. Ja się nie nudziłem nawet przez 15 minut, także... Nie uciekniesz w przeszłości. Słuchaj, chcę cię o coś prosić. Chodzi o tego bydlaka, Higgsa. On usnął? Tylko przez chwilę nic nie robimy, to on się kładzie na ziemi i sobie śpi. Teraz tutaj siadł sobie na chwilę i też zasnął. Ale ewidentnie tutaj Fragile miała jakiegoś... Ma tutaj jakąś sprawę do Sama związaną z tym Higgsem. Przypominam, że Higgs to jest ten gościu, który nasłał na nas pożeracza, tego bossa, którego ostatnio pokonaliśmy. Poznajesz? Bo na przykład w przypadku tej kobitki, tej siostry Sama, totalnie mi jej głos nie pasuje. Czyżby to ta plaża z jego snów? Sam, pora już wracać. Witam serdecznie, Leo. Ten Sam tutaj to jakiś małolacik, widzę. Nie wiedziałam, dopóki mi nie powiedziałaś. Ile ich tu jest, kurde? A, dobra. Mam nie miałam pojęcia, że żyję. Życie nie różni się niczym od niebytu, jeśli jesteś sam. Cieplej mi. Nie chcę do domu. Marcin Dunaj, witam serdecznie. Ciekawostka jest taka, że Sam po polsku
To jest idealne imię dla tego bohatera. To łapacz snów. Bo w sumie jest cały czas sam, co nie? Zakładaj go do snu. Uchroni cię przed koszmarami. Nie wiem, jakoś totalnie przy tobie. Nie podoba mi się to, jak jest zrobiona postać tej kobitki. Do domu? Nie wiem, czy ona też ma ściągniętą twarz z jakiejś aktorki czy modelki. Ale no jednak tutaj widać, że te postacie, które są stworzone na bazie aktorów i takiego modelu realistycznego, no to jednak lepiej to wygląda. Jakoś tutaj w przypadku tej aktorki to tak nie za bardzo. Znaczy aktorki, no tej postaci, nie? Te włosy jakoś takie się układają słabo, nie wiem, jakoś nie podoba mi się. Nie podoba mi się to, jak ta kobieta jest po prostu zrobiona. Jakoś tak sztucznie, jakby była jakimś robotem, nie? Sprowadzałaś mnie. Tomek Smykowski, witam serdecznie, pozdrawiam również. Dopóki istnieje gdzieś twoje materialne ciało, nie będziesz mógł tu swobodnie przychodzić. Czyli nie możesz tędy wrócić na wschód. Jakoś taka, kurde, sztywna ta postać tej kobitki. Nie podoba mi się. Coś tu nie gra z nią. Będę na ciebie czekać. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, kurde. Amelie? Przyjdź do mnie. Trzeba by sprawdzić w necie, kto tej postaci udzielił swojej twarzy, że tak powiem. Witam serdecznie, pan Tomasz. No właśnie, tutaj też chciałem nawiązać do Cyberpunka, Piotrze. Uprzedziłeś mnie, zrobiłeś to wcześniej. Przypomnijcie sobie chociażby to, jak była zrobiona panem Judy w Cyberpunku, tak? No tam po prostu te twarze, animacje tych twarzy i emocje, które pokazywały te twarze, no 100 razy lepiej, no już nawet ta Fragile jest zrobiona 150 razy lepiej niż ta siostra tego sama. Ona jest taka jakby strasznie sztywna, robotyczna wręcz. Pytanie, czy właśnie specjalnie nie jest tak zrobiona, bo ona niby teoretycznie cały czas jest tym hologramem, tak? I pytanie, czy przypadkiem może ona już od dawna nie żyje, a tym hologramem steruje tylko jakieś AI, żeby sama, wiecie, przyciągnąć. No nie wiem, ja już tutaj tak trochę sam sobie dopowiadam, ale ona tak jakby tutaj do całości nie pasuje, bo wszyscy do tej pory byli świetnie zrobieni, a ta laska jest strasznie beznadziejnie zrobiona. Przekąskę? Witaj w węźle jeziornym. Jak się ta laska nazywa? Amelie chyba. Co? Nic. Chodźmy. No, Amelie. Dobrze mówiłem. Przesyłki z węzła portowego do jeziornego. Zajmij się nimi. Terminal wysyłek jest tam. Ja tymczasem muszę załatwić kilka spraw. Do zobaczenia. No i nam się podróż skończyła. Nie zdążyłem tutaj posprawdzać wszystkiego, co chciałem. Okej, mamy tutaj co? Kilka przesyłek, kilka jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Ja sobie tutaj oczywiście wszystko pyk na plecki wrzucę. Bardzo sprawnie. No i co? I jedziemy. Patrzcie, nawet
przez tą podróż, to ciekawe, nam się buty naprawiły. To jest ciekawostka. Ciężko. Nie wiem, czy dam radę z tym podróżować. Mamy tutaj kilka przesyłeczek, ale czekajcie, dajcie mi się rozejrzeć. Cóż to jest za miejsce? Spróbuję się oddalić. Węzeł jeziorny, słuchajcie. Nie wiem tak naprawdę, jak się można cofnąć do tego poprzedniego węzła. Żeby zobaczyć tak naprawdę, jak jesteśmy daleko oddaleni od tamtego miejsca. No ale okej, no dobra, trudno. Dokładnie tak się zgadzam tutaj w 100% z Katarzyną. Fajna muzyczka nam się tu szykuje. Jeszcze tutaj mamy dodatkowe porzucone ładunki. Czy ja jestem w stanie je udźwignąć? Oh yes! Jestem w stanie. Okej, tam jest jeszcze jeden ładunek, ale jego już nie jestem w stanie wrzucić. Już jest niestety za ciężki. Do tego węzła mamy... No kawałek mamy niestety. Spróbuję wejść tutaj do tego auta. Może to już będzie możliwe po tej stronie? Nie, na auto można się tylko wspinać. Dobra, tamtych paczek już nie podniosę, bo już mam 112 kg ze 120. A, faktycznie. Dobra uwaga od Katarzyny. Dzięki wielkie. Kasia nam tu podpowiedziała, żeby rozłożyć ładunek co nieco po rękach i go obniżyć, bo zaraz zahaczymy gdzieś o sufit i tyle będzie z naszych paczek, nie? Okej, teraz jest chyba okej. No i fajnie. Ładna muzyczka w tle. Ja będę tutaj troszeczkę starał się też zagadać tą muzyczkę. Bo tutaj dla waszej wiadomości już do jednego odcinka na YouTubie roszczenie odnośnie praw autorskich dostałem, jeżeli chodzi o Death Stranding. Niby wydawałoby się, że ta muzyczka jest bardzo piękna i fajnie tutaj się komponuje z tym tytułem, ale niestety nie jest to fajne dla właśnie streamów czy YouTuba, ponieważ no ja praw autorskich do tych utworów nie mam. Pan Kojima pewnie ma wykupione, ale pan Bartolini niestety nie ma. Próbowałem to gdzieś znaleźć w systemie, ale niestety nie ma też takiej opcji, jak mieliśmy chociażby w... jak mieliśmy w Cyberpunku, że mogłem sobie wyłączyć cały dźwięk, który no, był po prostu pozbawiony praw autorskich i właśnie taka jakby tryb dla streamerów, można powiedzieć. To było bardzo, bardzo fajne w Cyberpunku, a tutaj niestety w Death Stranding tego nie ma. Okej, dobra, ja sobie tam szybciutko dobiegam. Parę paczek przy okazji dostarczymy. A tu już jest wejście, słuchajcie. O! Jakiś taki niepokojący dźwięk, co nie? Się pojawił. Odkazanie kombinezon. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Okej, okay. Głupio by było tak tuż przed całym terminalem się wypierdzielić. Dobra, najpierw dostarczmy porzucony ładunek. Cześć, jak leci? Tacy ludzie jak ty napawają mnie dumą. Dzięki, Sam.
55 poziom. Do następnego razu. Trzymaj się. Okej. Okay. Zrealizowaliśmy porzucone przesyłki, a teraz możemy zamówiony ładunek dostarczyć. Witaj, witaj. Patrzyliśmy, jak płyniesz. Wybacz, ale muszę spytać. Cały towar jest na pokładzie. Nie ma tam nic nielegalnego. Na pewno już przeszedłeś kontrolę, ale muszę sprawdzić. W porządku. Nic tu nie wykryłem. Szymryju, witam serdecznie. Długo na to czekaliśmy. Okej. Eseczka. Przepraszam za kłopot. Ostrożności nigdy za wiele. O, podobno masz Cupida. To prawda? Podłącz nas. Mega efekt robi ten Cupid. Jeszcze jak sam się tak w powietrzu unosi, to już w ogóle czuję się wtedy, jakbym tutaj, nie wiem, co najmniej z ery kamienia łupanego doprowadził ich do jakiejś, wiecie, ery żelaza co najmniej. A i teraz widzimy, jak bardzo oddalone jest to miejsce od tamtego poprzedniego, tak? Okej. Okej. Mamy tutaj kilka generatorów, więc być może będą też jakieś motocykle. W końcu jesteśmy w sieci. Trochę to trwało. Nie będziemy nic ukrywać. Stołeczny dostanie wszystko. Jeśli informacje mają zwiększyć bezpieczeństwo, jestem za. Możesz być pewny, że nie tylko ja tak myślę. Za czasów Bridges 1 było chyba trochę lepiej. Nie pamiętam, żeby terroryści wynurzeni utrudniali nam życie. No, uważaj na siebie. Świat nie jest taki jak dawniej. I dzięki. Może być i hulajnoga w zamian za motocykl. Gratulacje. I dziękuję. Ale teraz będzie coraz trudniej. Kiedy tu przybyliśmy, było inaczej. Spokojniej. Wszystkie trzy węzły, jeziorny, środkowy i południowy, przyjęły nasze plany dotyczące rekonstrukcji. W tamtym czasie Fragile Express dostarczało wszelkie zapasy i łączyło ludzi. Ale wszystko zmieniło się rok temu, gdy separatyści przeprowadzili ataki. Zrównali z ziemią węzeł środkowy. Zdetonowali stare bomby atomowe. Później zniszczyli pół południowego. Straty były potworne. Bridges nie jest w stanie przełączyć pozostałych miast na własną rękę. Musimy zjednać sobie wszystkich. Nawet tych, którzy nie chcą mieć z UCA nic wspólnego. Choć wydaje się to niemożliwe. Sytuacja radykalnie się zmieniła od czasu wyprawy Bridges 1 na zachód. Zniszczenie węzła środkowego zmusiło nas do przyjęcia nowej strategii. Jak mówiła Amelie, nie mamy czasu ani zasobów, żeby zbudować kolejny węzeł. Dlatego właśnie zawieramy umowy z Preppersami. Jedynym wyjściem jest wykorzystanie ich schronów w celu wzmocnienia sieci. Życia w takich warunkach nie wybiera byle kto. Tacy jak oni mogą co najwyżej kazać nam spierdalać. Wiemy. Nikt nie oczekuje, że od razu się zgodzą. Ale nawet jeśli nie przepadają za większością ludzi, z Fragile Express się dogadywali. Niech zgadnę. Mamy wykorzystać jej opinię, żeby wkupić się w ich łaski. Bingo. Ona już się zgodziła. A w zamian za to dostanie... W zasadzie nic. Możliwość zemszczenia się na Higgsie. Wcale jej się nie dziwię.
Odebrał jej wszystko i jeszcze więcej. Czas leczy rany, ale nie w jej przypadku. Ta praca nie będzie łatwa ani przyjemna, ale jest potrzebna. Odpocznij. Pogadamy później. Okej, o ile dobrze zrozumiałem, to tutaj będziemy mogli kombinować z tymi prepersami, więc prawdopodobnie będziemy musieli podróżować do ich bunkrów i tam pewnie brać od nich paczki i dostarczać je między nimi, dzięki czemu zdobędziemy ich zaufanie i będziemy mogli wykorzystać ich pomieszczenia jako a la węzły, bo zobaczymy, co z tego będzie. Na razie kolejna cutscena przed nami. Że ten odcinek bardzo, bardzo filmowy. Bardzo filmowy, masz. Bardzo dużo cutscen. Dla mnie? To jest kipu. Kiedyś to znaczyło węzeł. Używa się go do liczenia. Liczę na nim przyjaciół. Aha. To może ja będę zaznaczać każde nasze spotkanie. Musi być dla ciebie ważne, skoro mogłeś go tu przynieść. Bardzo ważne. No bo zrobiłem go dla ciebie. Dziękuję. Sam. Jesteś głodny? Co to robisz? Zapytaj szefa. Ale co robisz tutaj? Mam zlecenie dla kuriera. Po drodze przyda ci się to. Identyfikator współpracownika Fragile Express. Z mojej krwi i kryształów chiralnych. Niech symbolizuje naszą więź. Tutejsi prepersi dadzą ci spokój, jak go zobaczą. Tylko my robiliśmy dostawy w tych okolicach. To był nasz teren. A potem Higgs wszystko zniszczył. Mnie, firmę, naszą renomę. Wszystko. To teraz ty zniszczysz jego? Sama. Nie jestem sama. W jaskini, w portowym, w tym pokoju. Jak to możliwe, że wciąż się spotykamy? Dawaj po raz. Jak to możliwe, że wynurzeni jeszcze nie dopadli mnie w podróży? No właśnie jak. Za tobą. Korzystasz z plaży? Z mojej plaży. Ty masz swoją, ja swoją. Używam jej do podróżowania. Nie umiem przyzywać wynurzonych jak Higgs, ale mogę go dopaść. Wejść za nim na plażę. Problem w tym, że każdy ma własne drzwi. Mogę korzystać tylko z plaży, którą dobrze znam. Pewnie słyszałeś termin wieloświat. Wszystko gra? Te skoki mają swoją cenę. Wycieńczają mnie. Idziesz do węzła granicznego. Pełno tam terrorystów. Prędzej czy później będziesz musiał się zmierzyć z Higgsem. Słuchaj, noszę przesyłki, potwory i terroryści. To nie moja działka. A jeśli będziesz ze mną? Wierzę, że mogłabym ci pomóc. Nie musimy chcieć tego samego, żeby współpracować. Mogę cię przenieść przez moją plażę. W dowolne miejsce, gdzie jest dużo chiralium. W dowolne miejsce w sieci chiralnej. Dobra, a czego chcesz w zamian? Chcę, żebyś to przemyślał. Masz. To na zachętę.
Odezwij się, jeśli chcesz. To zapewni nam kontakt. Do zobaczenia. No ta moc teleportacji, którą posiada Fragile, no to powiem szczerze, że fajna rzecz. Podoba mi się też szybka podróż, wykonywanie skoków z Fragile. Fragile możecie natychmiast przenieść do dowolnego centrum dystrybucji lub dowolnej kryjówki w obszarze objętym siecią chiralną. Wszystkie niesione przez ciebie przedmioty są wtedy umieszczane w prywatnej szafce. Fajnie, czyli dostaliśmy tak naprawdę możliwość szybkiej podróży. Dzięki temu Fragile nas tam gdzieś po prostu przeniesie. Zostawiła za sobą słoiczek z kryptobiotami. Może sobie jednego kąsnę. Zobaczymy, jak wygląda cutscena. I ilekroć ją spotykamy, to ona non-stop mu podkłada robaka pod usta i karmi go nimi. Te kryptobioty przywracają nam życie. Także teraz chyba będą dostępne z poziomu... Okej, trwa trawienie kryptobiota. Czyli teraz z poziomu tak naprawdę naszej tutaj kwatery będziemy mogli sobie kryptobiota wciągnąć. Okej, dzięki Piotrze za informację odnośnie aktorów, którzy wcielają się w postacie. Czekajcie, bo nie patrzę na ten pasek od kondycji. Dobra, teraz jest już chyba na full. No dobra, to tak, pokołysamy sobie jeszcze dzieciaka na koniec tego odcinka, bo myślę, że zakończymy sobie tutaj ten materiał, bo był bardzo, bardzo filmowy. Trwał już ponad 30 minut. A tak naprawdę niewiele udało się ugrać. Każda cutscena w przypadku tej gry widzę, że trwa po 5-10 minut. A kilka tych cutscen mieliśmy akurat. Także będzie jakoś tak mocno, mocno filmowo. Ale coś tutaj tam... Kurde, co to miało być? Jakby mu się to przyśniło? Dziwne, co nie? Ciekawe, ale niesamowicie dziwne. O, ten sobie front flipy leci. Wszystko gra. Dobra. Jego stan jest w normie, fajnie. Ale dziwne było to z tym Deadmanem. Czemu on się tu pojawił w ogóle? Dobra, stojak na broń, stojak na sprzęt. Okej, skorzystamy z toalety jeszcze na zakończenie. I może sobie na zakończenie weźmiemy tą podróż. Zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Jak sprawdzasz, ile godzin masz w grach na PS4? Wiesz co, niektóre gry mają to zapisane w save'ach, tak jak na przykład Death Stranding czy Cyberpunk. A w momencie, kiedy wejdziemy sobie na save'y, to możemy sobie zobaczyć, ile już mamy godzin w grze. Jeżeli gra nie ma takiej funkcji, no to po prostu tego nie sprawdzimy. Jest to jedyna opcja. Ale tutaj właśnie można to w wygodny sposób zrobić za pomocą save'a. Skocz z Fragile, zobaczmy. Okej, rozumiem. Czyli po prostu wygląda to na tej zasadzie, że sobie możemy wybrać miejsce, do którego zwyczajnie chcemy się przenieść. Aktualnie jesteśmy w węźle jeziornym, więc jest to totalnie zrozumiałe, dlaczego nie możemy się tu przenieść. Ale do tych trzech pozostałych możemy sobie wrócić. Spoko, czyli tak jakby na ten... Nie musimy już odbywać tej podróży tym statkiem ponownie. Możemy sobie po prostu skoczyć dzięki Fragile. Z tego, co mi się wydaje, nie widzę tutaj, żeby była jakakolwiek opłata za tą szybką podróż. W niektórych grach takowa jest opłata. Tutaj widzę, że jej nie ma. Także w porządku.
Jeszcze zajrzymy do terminala. Może mamy jakieś nowe wiadomości. Okej. Dane, zapisy rozmów i porady. I muzyczka. Dobra, to tutaj sobie zrobimy zapis. Okej. No i tutaj informacyjnie dla Dominika. Witam serdecznie. W ogóle Dominik, nie przywitaliśmy się. Jak wejdziesz sobie na save'a, to tutaj masz pod sam koniec informację. O, tutaj mamy, że już mam za sobą 10 godzin, 21 minut i 46 sekund, tak? Więc w niektórych grach tutaj po prostu po save'ie możemy sobie sprawdzić, ile gramy. Nie wszystkie gry to mają, ale myślę, że twórcy gier na PlayStation wiedzą, że nie ma tego gdzie sprawdzić, bo niestety nie ma takiej funkcji na naszym koncie PSN, więc po prostu dodają to w save'ach. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. Na streamie zostaniemy. Myślę, że standardowo nagramy sobie dzisiaj 3 odcinki, więc to był właśnie pierwszy z nich. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach i na kolejnych streamach. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.